Wesoła scena zaprasza. Słuchaj, śpiewaj i baw się razem z nami. Zajrzałem dziś rano w grudniowy kalendarz. Pora na porządki, zbliżają się święta. Czy możesz obudzić wszystkich w aniołkowie? Połaskocz każdego gwiazdeczką po głowie. Pora wstawać, śpiochy, brać się do roboty. Szybko, szybko, z biurka, przede mną, na chmurkach. Od czego zaczniemy? Może jak co roku, od nauki naszego tanecznego kroku. Tak, a przy okazji przyszedł mi do głowy pomysł na sprzątanie, całkiem odlotowy. By wszystko nie było takie szaro-burę, wyczarujmy w czasie tańca śniegu całą furę. Jak bielutko wszędzie, bajecznie, śniegowo. A co zrobimy jeszcze? Trzeba ruszyć głową. Niech mi każdy powie, czy dobrze pamięta, co powinien robić, kiedy przyjdą święta. My każdego roku gwiazdkę zapalamy. Sprzęt już od tygodnia jest przygotowany.
My choinkę wielką przygotować chcemy. I za małą chwilkę wszystkim się zajmiemy. Choinka jest śliczna, bardzo okazała. My sprawimy, że będzie przepięknie pachniała. Nie lasem, nie wiatrem, a nie orzechami, tylko przepysznymi, słodkimi ciastkami. Nasz przepis jest prosty. Prosimy, spróbujcie. Świąteczne pierniki z nami przygotujcie. Z oryginalną muzyką do utworu znajdziecie oczywiście na naszej stronie. Wszystko czynny, to dla wszystkich.
Przy piosence dużo łatwiej się pracuje. Ciastka już gotowe, więc was poczęstuję. Ale pycha! Ja też! Nie pchajcie się! Spokojnie! Zostawcie chociaż odrobinkę. Przecież ciastek musi wystarczyć także na choinkę. Teraz kolej na nas, bo my mamy w planie... świąteczne, aniołkowe kolędowanie. Na tych instrumentach w stajence maleńkiej zagramy dzieciątku i świętej panience. Więc proszę, szybciutko, usiądźcie tu w koło i śpiewajcie z nami kolędę wesoło. Brawo, brawo, świetnie. Koncert był wspaniały. Wszystko jest gotowe, święta zaczynamy. Mój drogi dzyń-dzyńku! Od samego rana głoś złotym dzwoneczkiem narodziny Pana. Dzwoń wszystkim wesoło, a Twoje dzwonienie niech rozpocznie jutro Boże Narodzenie. Bracia aniołkowie, boję się powiedzieć, i wstyd mi się przyznać, lecz musicie wiedzieć, że kiedy dziś rano na chmurce fikałem, mój złoty dzwoneczek niechcący podziałem. To niemożliwe! Co? Co? Kto? Jak to? O nie! Jak to? Co to będzie? Nie ma dzwoneczka, to i świąt nie będzie! Musimy koniecznie znaleźć dzwonek nowy. Kto ma jakiś pomysł? Gdzie można go zdobyć? Ja mam pomysł. Na wieży kościelnej widziałam dzwon wielki. Lecz go nie udźwignie aniołek maleńki. A może Mikołaj dzwonka nam pożyczy? No tak, lecz bez dzwonka nikt go nie usłyszy. Słyszałem, jak w szkole dzwonił dzwonek śliczny. On się nie nadaje, on jest elektryczny. Jak fruwałem latem nad zieloną łąką, widziałem owieczki grające na dzwonkach. Więc leć jak najszybciej, mój dzyń-dzyńku mały, i poproś owieczki, by ci dzwonek dały.
świeczki małe, gdzieście się podziały? Szukam was i szukam przez dzioneczek cały. Byłem już na halach, na górskich drożynach, wszędzie tylko śnieżek, a was nigdzie nie ma. Zechcecie. Bez niego nie mogę naszych świąt rozpocząć. Naprawdę już nie wiem, co mam teraz począć. Skrzydełka do góry, precz ze smuteczkami. My nasze dzwoneczki chętnie ci oddamy. Chodźcie, chodźcie, szybko, zajrzyjcie do torebki. Owieczki mi dały sześciutkie dzwoneczki. Tych dzwoneczków chyba ze 20 mamy. Grajcie razem ze mną, święta zaczynamy!